Wiele historii krąży wokół tego miejsca. Pałac został wybudowany w 1870 roku i należał do rodu von Plenów. Rodzina ta utrzymywała majątek w wysokiej kulturze rolnej. Była tam gorzelnia oraz owczarnia. Kiedy nastały ciężkie czasy i ów rodzina zachorowała, Arnold podobno zawarł pakt z diabłem i wszyscy nagle ozdrowieli. Jedna z legend mówi, że pracownik Arnolda został przez niego przyłapany w nocy na kradzieży jabłek, a tej nocy nawet nie było go na posesji. Inne legendy, niezwiązane bezpośrednio z rodziną Plen, mówią, że przed pałacem zakopywano chore i słabe dzieci po urodzeniu, żeby nie przemieniały się w strzygi. Niektóre z tych opowieści od razu każdy włożyłby między bajki, a inne wydają się być całkiem prawdopodobne. Informacje o właścicielu von Plen wpisane są na kartach historii. Niemniej aspekt, że zawarł on pakt z diabłem, wydaje się być dosyć baśniowy. Abstrahując od tych wszystkich nieprawdopodobnych historii, faktem jest to, że pałac był miejscem cierpień naszych rodaków z rąk okupanta w czasie II wojny światowej, gdyż dziedzic von Plen nienawidził Polaków i choćby z tego powodu to miejsce może nie być do końca opuszczone. A wy jak sądzicie? Zarówno pierwsza wizyta w Kopytkowie, jak i teraz doświadczyliśmy rzeczy, które ciężko jednoznacznie wytłumaczyć, ale interpretacje pozostawiamy wam. Straszy? Było światło. Jakby ktoś stał ze świecą. Świeca. Sama świeca. Tak, tylko że ona nie stała na czymś, jakby ktoś ją trzymał. I nagle z drugiego końca pałacu w porcie. Często w nocy byli sobie tutaj i nagle tak. Butelka od piwa, albo puszka, nikogo nie ma. Albo bez wiatru, tam z tyłu są dwie, potrafią się otwierać. Ale jakiekolwiek opowieści pani słyszała na temat tego miejsca? Cokolwiek? Nie. Nic pani nie wie? No tam ten pomnik stoi. Nie no, wiem tyle, że jakaś pani to kupiła, a nie zrobiła nic. Tak jest zdewastowane, że głowa boli. Tam kiedyś jakieś dzieciaki po dachu latały, no mówię, jak to się zawali, to... Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy. Podobno nie popełnia się dwa razy tego samego błędu. Tylko czy można mówić o błędzie w kwestii naszego ponownego przybycia do tego miejsca? Jest tak intrygujące, że przyciąga swoimi tajemnicami i mrocznym klimatem. A jeśli wziąć pod uwagę wszystkie legendy, jakie krążą wokół pałacu, to dreszcze śmigają na samą myśl o nich. Dlatego nawet jeśli nie dowiemy się nic więcej o tym miejscu i nie doświadczymy nic szczególnego, i tak było warto. To jest miejsce, w którym na wyjściu słyszałem dziwne hałasy dobiegające, nie wiem skąd, czy z podziemia, czy dochodziło ze strychu, to mam powiedzieć. Słyszałeś? Serio, tak coś słyszałem. Żeby sprawdzić, czy na pewno jesteśmy to sami. Halo, jest to kto? Jak jesteś tutaj, odezwij się. Nikogo nie ma. On się tylko słyszy. Dźwięk swojego żołądka.
dobrze. Ponownie wspomnę o tym, że teraz implikuje mnie historia o ukrytym tunelu. Podobno gdzieś na tego pod Arpacu. Ktoś tu jest, to niech się odezwie teraz. Muszę sobie przełączyć raportem. Latarkę można wtedy wyłączyć. Można wyłączyć. Ja to się napiję baterii. Detektor K2. Detektor K2 jest miernikiem siły elektromagnetycznej zaprojektowanym m.in. do wyłapywania anomalii paranormalnych. Uważa się, że materia, którą postrzegamy jako duchy, jest związana ściśle z energią, którą wytwarzają te istoty lub czerpią z otoczenia. To urządzenie jest podstawowym i najbardziej spopularyzowanym sposobem wykrywania duchowej sfery. Przypomnę, że zielona lampka oznacza, że poziom elektromagnetyczności jest na mnie. Wszelkie anomalie pokazują kolejne lampki. Patrz. Co tam było? Czerwono migało. Tak? Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Halo, jeżeli tu jesteś, pokaż się. Daj jakiś znak. Widzieliśmy przed tym zmiany na detektorze. Powtórz to, jak możesz. Nie, to drugi zielony, nie? Drugi zielony się pali, no. Co my tu mamy? Wszystko się zawaliło z góry, wiesz? Tak, to najtragiczniejszy pokój. To jest masakra. Proszę. Zbuta, wybić te wejście do drzwi, które były zamknięte. Coś wandale po prostu chcieli się dostać na dół. Jakaś łopata. Co my tu mamy? Nie, czy jest tu ktoś, kto nie zaznał spokoju i błąka się po tym pałacu? Pokaż się. Widać, nie ktoś chce z nami się tutaj skontaktować. Patrz. Zobacz jak to. Tutaj daje znać. Okazuje swoją obecność. Jest tak napiętnowane to miejsce. No nie wiem, to wam widzom pozostawiamy do oceny. Kto tutaj z nami jest? Patrz.
Dobra, chodźmy dalej. Wyciszmy się. Wyłączmy latarki. Póki co. Wyłącz latarkę. Raz, dwa, trzy, dawaj. Czy to było miejsce twojego cierpienia? Czy tutaj byłeś więziony? Czy to ty przed chwilą wyłączyłeś moją kamerę? Zaświeć lampką, jeżeli to byłeś ty. W jednym z pomieszczeń później zamontujemy siatkę laserową. Zostawimy ją tam na chwilę. Spróbujemy coś zarejestrować. Zobaczę, może tam w kolejnych pomieszczeniach jeszcze będzie coś. Włączę latarkę, bo panel już mi się da. O! Czy wszystko się szybko rozładowuje w miejscach? Jakby to wszystko wyjmowało, pobierało, nie, jak jest naszych urządzeń. Czy to ty ostatnio hałasowałeś w piwnicy, jak ostatnio was odwiedzaliśmy? Zaświecił. Znaczy nie, on zaświecił. Daj jeszcze jeden sygnał. To byłeś ty, prawda? W tą. Zobaczę, może ta jest bardziej aktywna komnata. Chociaż tamta i tak była aktywna. Nie ma co ukrywać, że widzieliśmy dużo. Przydałby się teraz czujnik ATD. No proszę. Uderz jakimś przedmiotem, daj jakiś znak. Zrób hałas. Czekaj. Dobrze. Zdecydowanie nieaktywny w tym pomieszczeniu, jak na razie. Zniknęło dopiero jak ten. Do czerwonego dojechał. Do pomarańczowego. No chodźmy. Jesteśmy wdzięczni, że nam się pokazujesz. Może zadam przykre pytanie, ale czy w tym miejscu odszedłeś z tego świata? Na korytarzu teraz była jazda. Świeciły się prawie wszystkie lampki. Nie wiem, jak to interpretować. Ciągle pokazujesz nam swoją obecność,
a mnie przechodzi chłód po plecach. Co mam o tym myśleć? Ostatnio słyszałem hałasy. Jakby coś uderzało, albo jakieś drzwi trzaskały. Czy to byłeś ty? Chłód przychodzi cały czas. My też, ale niekiedy bardziej. Moja kamera nagrywa cały czas? Nagrywa. Twoja tak, a moja? Tak. Dobra. Tak. Jeżeli by wybrać miejsce z aktywnością, to z przykrością mogę to powiedzieć, że nie można było wybrać lepszego miejsca. Tutaj. Aż tętni życiem to miejsce. W groteskowe, tak, życie pozagrobowe. Masz rację, to chciałem powiedzieć. Ale wiesz, póki co na razie nie słyszeliśmy żadnych odgłosów innych, tylko wskazania detektora, póki co. Tak. Pamiętajmy, że godzina największej aktywności dopiero też jest przed nami. Kiedy wszelkie byty mają możliwość skomunikowania się z naszym światem. Albo może chciałyby stąd odejść, a nie potrafią. Cisza. Odezwij się. Takie mroczne te pomieszczenie, nie? Mega. Patrz. Jesteś z nami, w końcu dałeś znak. Jak mnie ciary przeszły. Wiemy teraz, że jesteś tu z nami. Poczułeś coś? No ciarki. Ja wiecie, jak zobaczyłem te lampki, to jednocześnie w tym samym czasie znowu. Przez chwilę. Patrz. Daj. Nie świeć na to. Coś tam musi być. Nie bez kozery wybraliśmy akurat podziemia tego pałacu jako cel naszego badania. Tutaj więziono, męczono, torturowano i uśmiercano Polaków. Jest to miejsce zasługujące na szczególny szacunek. Wszystko w czasie II wojny światowej.
Ciężko uwierzyć, że to miejsce posiada aż taką historię. Proponuję, żebyśmy wrócili tam, do dwie komnaty dalej, tam gdzie była ta największa aktywność. Przejdźmy do tej komnaty tutaj. Tam jeszcze coś jest. Przez wyjście z pałacu. Wyjście też? Tak. To jest niesamowite. Wiesz... Wszystkie co, te pomieszczenia tutaj jakieś takie... Wiesz co, powiem ci, że już nie tyle, że ewentualnie mogłoby tu coś być, ale to samo z siebie po prostu bije grozą to miejsce. Wygląda jakby... Nie wiem, jakby miał kilkaset lat, no gdyby nie te instalacje elektryczne mylące, to... No, no już na pewno kilkaset lat, nie? Pamiętaj, 1870 chyba, nie? Rok budowy, tak, 1870. Nie, jakby nie liczyć, 150 lat, nie? No, jakby nie liczyć. Jeśli dobry z matmy jestem. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Przede wszystkim to, że tylko w tych komnatach, czyli miejsce, gdzie rzeczywiście działy się straszne rzeczy, tylko tam była aktywność, którą pokazywał detektor. Na zewnątrz, no, oprócz głównego holu, to wszędzie indziej jest cisza. Nic się nie dzieje. Nie wiem, tak zakładamy, że tam się coś działo. No wiesz, to jest fakt historyczny, tak? Że tutaj hitlerowcy działali i torturowali rzeczywiście ludzi. No ale te łazienki to już taka typowa komuna, co nie? To jest starsze chyba. Myślisz, że starsze? Nie przewiduję póki co, żeby jaki kominek, co nie? Z całkiem dobrym stanie się zachował. Patrz, żadnej aktywności, gdzie indziej nie ma nic kompletnie. Przejdźmy tam, słuchaj. Może coś tam się znowu objawi. Za momencik zamontujemy siatkę elektryczną i kamerę, która będzie rejestrować. Która to była komnata? Ta? Czy następna? Któreś się działo strasznie dużo. Chyba następna. Też tak myślę. Zostawi instalację elektryczną. Co nie? Albo to co z tego zostało? Myślę, że to szabrownicy się do nich dostali? Szabrowników nie brakuje. Dobra. Uznajemy, że to było miejsce największej aktywności. Póki co jest cisza. Dobra. Wyłączamy detektor. Ja ciebie poproszę w tej chwili o... Zaraz zdemontujemy. Na razie wyłączymy twoją kamerę. Tymczasowo.
Poproszę. No, dzięki. Masz coś? Masz bolec? Tak. Teraz załapię chyba. Mam. Teraz. Profesjonalny rzutnik promieni laserowych jest to urządzenie ułatwiające badanie zjawisk paranormalnych. Jest zaawansowanym systemem pozwalającym określić wielkość, prędkość, a nawet model 3D danego zjawiska paranormalnego. Wiązka promieni laserowych pozwala na uchwycenie gołym okiem ruchu w tych pomieszczeniach. Przychodzę w pokoju. Nie mam żadnych złych zamiarów. Nie słyszymy póki co żadnych dziwnych dźwięków. Nic się nie dzieje. No, to tylko ja. Jakby właśnie w tym momencie wszystko ucichło i poszło spać. Że cisza już. O. Panie, nie śledzę, czadu. Dziękujemy ci, że jesteś obok. Mruknij czerwonym światłem, jeżeli to jest prawda. Jeżeli krążysz między nami dwoma. Dziękuję ci za znak. Czy
chciałbyś nam coś powiedzieć? Cierpiałeś tutaj z rąk oprawców? Mam nadzieję, że nagrywa, nie? Cały czas moja? Tak. Zobacz. Czy jesteś z nami? O. Wiemy, że jesteś. Czy nie możesz opuścić tego miejsca? Chciałbyś, a nie możesz? Odpowiadam. Zobacz, kija. To oznacza, że tak. Ale... Czekaj. O! Pół do trzeciej. Mam nadzieję, że zaznasz tu spokój i nic nie będzie cię niepokoić. Albo będziesz mógł opuścić to miejsce i wtedy zaznać spokoju jakimś, gdzieś indziej. A my kończymy naszą sesję. I zbijamy manatki. Nawiedzony pałac, podejście drugie. Zakończyliśmy właśnie już którąś z kolei sesję w pałacu. Najpierw stacjonowaliśmy w podziemiach. W kilku komnatach próbowaliśmy zarejestrować wszelkiego rodzaju anomalie i detektor K2 świecił jak szalony w kilku komnatach. Wreszcie komnat nie wykazywał nic. Domniemamy, że tam mógł przebywać jakiś byt. Ktoś, kto został skrzywdzony i cierpiał, a może najprawdopodobniej umarł nawet w lochach, w murach tych lochów. Ponadto na parterze również detektor wskazywał różnego rodzaju anomalie. Świeciły się wszystkie lampki. Zobaczymy jak z laserem. Ocenimy to w domu. I co? Zawijamy się. Dzięki wam serdeczne, że oglądaliście. Jeżeli poratujecie nas subikiem, łapką w górę, to jak zawsze będziemy bardzo wam wdzięczni. Nie wykluczamy, że wrócimy tu znowu. Jeszcze lepiej uzbrojeni, w lepszy sprzęt. I spróbujemy zarejestrować coś więcej. A tymczasem się żegnamy. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiamy i do następnego.